Przyjaciele, witam Was serdecznie. Zatytułowaliśmy to spotkanie jak wyjść z depresji. Wiecie co, ale chyba troszkę o tym powiem. Mam nadzieję, że to większą pracę zrobi. Będzie mi słychać bez mikrofonu? Bez mikrofonu. Lepiej i swobodnie. Przyjaciele, jestem ponad tym życiem. W ogóle uwielbiam życie. Od kiedy przyjęłam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, totalnie się zmieniło moje życie. Totalnie. Jestem w zupełnie innym miejscu. Ale chcę Wam w ogóle powiedzieć, chcę Wam troszeczkę przybliżyć moją osobę i chcę Wam powiedzieć o sobie. Ja w wieku niespełna 16 lat związałam moje życie z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej. I wiecie, wiele osób mi zadawało takie pytanie, dlaczego ty to w ogóle zrobiłaś? I ja z perspektywy czasu umiem na to pytanie odpowiedzieć dopiero tak naprawdę dzisiaj. Ja czułam się niebezpiecznie. Czułam się niebezpiecznie w moim życiu i wydawało mi się, że jak zwiążę swoje życie z człowiekiem, którego się wszyscy boją, który ma poważanie, który ma autorytet, który ma pieniądze, tak? To wydawało mi się, że moje życie będzie bezpieczne. Wiecie, ja pochodzę z takiego domu, gdzie miałam dobrą mamę i w miarę dobrego tatę, natomiast mój tata pił alkohol. Ja nie czułam się bezpiecznie w moim domu. Pomimo to, że moja mama świetnie sobie radziła, zarabiała pieniądze, niczego nam w życiu po prostu, wiecie, nie brakowało, była osobą bardzo zaradną, to ja czułam się niebezpieczną. Wiecie, jakbym wiecznie od mamy słyszałam coś takiego, że jakby zmieniajcie się, róbcie jakieś tam rzeczy, ja na was zarabiam pieniądze. I wracając do tego, że czułam się niebezpiecznie. Moja siostra zapoznała mnie właśnie z Arturem. Ja w wieku niespełna 16 lat wiążę życie z przestępcą. I chciałabym też nawiązać do tego, że oczywiście to były wszystko moje decyzje. Tak naprawdę to ja o tym decydowałam. Ja, nikt mnie do tego nie zmusił, nikt mnie do tego nie pchał, nikt mnie nie namawiał, nikt mnie nie popychał. Ja po prostu tak decydowałam, z uwagi na to, że w moim wnętrzu ja byłam tak poszarpanym człowiekiem, byłam człowiekiem, który czuł się niebezpiecznie, dlatego związałam moje życie z Arturem. I wiecie co? Żyłam tak sobie przez jakiś czas i wydawało mi się, że to jest miłość. Wydawało mi się, że to jest po prostu wszystko. Natomiast bardzo szybko okazało się, że ja wdepnęłam w swoim życiu w okropny bałagan. I wiecie, ja dzisiaj to mogę powiedzieć, że tak, ja w starym życiu, w świecie decydowałam, tak? I również w życiu z Bogiem też decyduję. I mam tak, jak mam. Poprzez moje decyzje. W wieku z kolei niespełna 20 lat urodził się nasz syn, Wiktor. Artur trafił do więzienia za jakieś tam, wiecie, stare sprawy. Generalnie wydawało mi się, że tak jest dobrze, że tak jak żyjemy, to jest dobre, że to życie, które prowadzi Artur, mamy pieniądze, mamy dobre ubrania, mamy samochody, na wszystko nas stać i tak dalej, wydawało mi się, że to jest dobre. Ale wiecie, ja gdzieś w ogóle w głębi siebie szukałam miłości. I tak w ogóle gdzieś mi tak po prostu było źle. Wiecie, Artur był po prostu przestępcą i źle mnie traktował. Często w swoim świadectwie opowiadam to, że kiedyś przeładował broń i chciał mnie zabić. Dobrze, że w domu był jego brat, a zabrał mi pistolet i to się po prostu nie wydarzyło. I wiecie co? Jakiś czas trwało to nasze wspólne życie. Ja oczywiście dalej decydowałam, że nawet jeśli Artura zamykali do więzienia, to ja go odwiedzałam. Potem już odwiedzałam również go z naszym synem. I tak mi się wydawało, że tak to nasze życie będzie wyglądało, że ja tak, wiecie, on będzie jakieś tam pieniądze kradł, będzie odsiadywał wyrok i ja tak po prostu będę sobie wiodła to życie. I wiecie, ja byłam tak naprawdę wewnątrz siebie, kłębkiem nerwów. Ja często mówię to, że ja wewnątrz siebie byłam jak taki strach na w ogóle, który gdzieś tam stoi na polu. I wiecie, tak naprawdę nikomu nie jesteś w stanie, że tak powiem, udowodnić i pokazać, jak tak naprawdę czujesz się w
swoim wnętrzu, tak? Natomiast ja myślałam, że ja w ogóle, moje wnętrze było jak jedna wielka czarna dziura. Wiecie, kiedyś też przyjechał, z uwagi na to, że tak jak mówiłam, Artur był w zorganizowanej grupie, a kiedyś przyjechała do naszego domu policja, grupa przestępcza, na Artura był wydany wyrok, chcieli go zamordować. Pamiętam wtedy, że bardzo się bałam. Wiktor miał chyba 8 albo 9 miesięcy i ja przed drzwiami trzymałam go za buzię, żeby po prostu nie zapłakał tego, tak? Bałam się wtedy bardzo. Widziałam też wtedy w Arturze, że pomimo to, że był silnym człowiekiem, tak, że miał pieniądze i że miał poważanie wśród ludzi, to zobaczyłam też, że też jakoś wtedy się przestraszył, wiecie. Ja o takich rzeczach słyszałam tylko i wyłącznie w telewizji lub gdzieś tam w gazecie czytałam, prawda? A tutaj się okazuje, że do naszego domu przyjeżdża grupa zorganizowana, która chce nas zabić, tak? Wcześniej było widmo takiego człowieka, który już tam z Arturem coś miał wspólnego, jakiś tam jego wspólnik. I wiecie, bardzo się bałam. Ja się bardzo bałam. Ja w moim życiu doświadczyłam organicznego lęku. Często jak opowiadam, ktoś tam do mnie mówi, wiesz, bo ja się boję. Ja mówię, ale jak ty się boisz? Na moje życie był zamach. Chciałam kiedyś porwać. Artur tam jakieś pieniądze miał duże do oddania. I z uwagi na to, że nie chciał tych pieniędzy oddać, więc powiedzieli, że porwą mnie, że porwą Wiktora. Wiecie, ja po prostu bałam się nawet poruszać po mieście. Moja mama zawsze do mnie mówiła, czego tak naprawdę szukasz? Dlaczego ci jest źle? Czemu płaczesz? Czemu krzyczysz? Masz pieniądze? Wiecie, u mnie w domu zawsze był jakiś tam, potem jak tata już tak coraz częściej pił, to był brak pieniędzy. Więc mama jak zobaczyła, że ja mam te pieniądze, to ona po prostu była zdziwiona. Mówi, dlaczego ty w ogóle płaczesz? Czemu się szarpiesz? Czemu w ogóle krzyczysz? Przecież w ogóle masz pieniądze. A ja w ogóle gdzieś tak, wiesz, wewnątrz siebie mówię, ale ja w ogóle miłości w życiu szukałam. Mi w ogóle tak naprawdę nie chodziło o pieniądze. Pamiętam, kiedyś tak Artur jakąś taką większą kwotę pieniędzy położył na stole i też powiedział mi coś takiego, że w ogóle niczym nie mogę ci zaimponować. I wiecie, naprawdę, te rzeczy w ogóle nie miały dla mnie żadnego znaczenia. Ja tak naprawdę szukałam miłości. Choć nie umiałam jej ubrać w słowa, nie wiedziałam, co to jest tą miłością, kim jest ta miłość, tak? To ja gdzieś po prostu szukałam tej miłości. I wiecie, ja byłam tak poranionym wewnętrznie człowiekiem. Ja często się śmieję, że Arturowi nawet udało się doprowadzić mnie do takiego stanu, że on mnie przekonał, że to ja jestem psychicznie chora. Pamiętam, że przed jedną taką odsiadką leczył się też w Tworkach u takiej znanej pani doktor i pamiętam, że powiedział do mnie, że tak naprawdę w ogóle to ty jesteś nienormalna. W naszym związku ty jesteś nienormalna, ja jestem normalny, ty jesteś nienormalna i ty potrzebujesz się leczyć. I wiecie co, jak tak naprawdę ja przez wiele lat słuchałam kłamstw, którymi Artur mnie częstował, to ja w ogóle zaczęłam w te kłamstwa wierzyć. Ja w ogóle w pewnym momencie to ja doszłam do takiego wniosku, może faktycznie ja jestem nienormalna. Może w ogóle różne rzeczy w naszym życiu dzieją się dlatego, bo ja jestem nienormalny. Bo to ja jestem psychicznie chora, bo to ja w ogóle potrzebuję lekarza. Ja potrzebuję lekarza. Kiedyś udało się Arturowi zawieźć mnie na takie spotkanie do psychiatry. I pamiętam, jak dziś ta psychiatra w ogóle mnie zawołała i mówi do mnie tak, dziecko, w ogóle został. Z was dwojga, to on jest nienormalny. On jest nienormalny, a ty po prostu jesteś normalny. I wiecie, ona powiedziała takie słowa do mnie, w ogóle zostaw tego człowieka. Jeśli ty w ogóle chcesz żyć normalnie, faktycznie nie chcesz skończyć w psychiatryku, tak? To zostaw po prostu tego człowieka. I wiecie, ja nigdy Artura nie zostawiłam. I nie dlatego, że ja go kochałam. Znaczy, ja w jakiś sposób na pewno taką ludzką miłością go jakoś tam darzyłam, prawda? Natomiast nigdy nie zostawiłam go tylko i wyłącznie dlatego, że ja po prostu bardzo się bałam. Kiedyś w takim programie telewizyjnym kobieta mnie zapytała właśnie, a dlaczego go pani nie zostawiła? Jakoś się go pani bała? Ja mówię, po prostu się bałam. Po prostu się bałam. Ja nie miałam do czynienia z teoretykiem, tak? Z jakimś teoretycznym bandytą, tylko ja w naszym domu była składana między innymi kiedyś bomba na stole. Wiecie, ja o wielu rzeczach tylko i wyłącznie słyszałam, ale też wiele rzeczy widziałam, więc dla mnie, kiedy Artur na przykład mówił, że jeśli mnie zostawisz, to tam ktoś cię znajdzie na ulicy, wyleją ci kwas na twarz, robią z ciebie najgorszą prostytutkę, zabiorę ci Wiktora, czyli naszego syna, wiecie, dla mnie to nie była teoria, tylko dla mnie to była praktyka. Więc ja w ogóle wierzyłam w to, co on mówi. Wiecie, w ogóle ja byłam tak nafaszerowana takimi rzeczami. Wiecie, to było po prostu wewnątrz, to było wszystko wewnątrz mnie. Czyli tak naprawdę, wiecie,
słuchanie przez lata kłamstwa, tak, one się stały w ogóle częścią mojego życia. One utworzyły w ogóle we mnie jakiegoś człowieka. Poprzez te rzeczy, które ja widziałam, które ja słyszałam, tak, one po prostu ukształtowały we mnie wylęknionego człowieka i człowieka, który miał depresję. I pamiętam, że oczywiście to wszystko trwało wiele lat i kiedyś już tak u takiego, wiecie, kresu wytrzymałości, tak, kiedy już wiedziałam, że gdzieś to moje wnętrze, ono się zaczyna rozpadać, że ja tak naprawdę jestem nieszczęśliwym człowiekiem. W ogóle jest mi tak źle, że nikt mi nie może pomóc. Nie rozumie mnie moja mama, nie rozumie mnie mój ojciec w ogóle, nie rozumie mnie siostra, nie rozumieją mnie moje koleżanki, w ogóle nikt mnie nie rozumie. Jest mi w ogóle źle, Artur mnie źle traktuje, bije mnie w ogóle. Mówię, o co w ogóle chodzi? Mówię, czy tak ma wyglądać moje życie? Czy ja w ogóle podzielę los mojej mamy, która żyje z alkoholikiem, a ja teraz żyję z przestępcą? Ale wiecie, z jednej strony w ogóle gdzieś coś takiego mnie dotyka, że ja nie mogę mieć do nikogo pretensji, bo ponieważ rzeczy, w których ja się znalazłam, to ja się znalazłam na skutek tego, że ja tak zdecydowałam. Bo ja tak po prostu chciałam. Jakieś dziury w mojej duszy pchnęły mnie w ogóle w takie życie. I wiecie, pamiętam, że nie było wtedy Artura w domu. I ja tak, wiecie, stałam na przedpokoju i w ogóle mówię, Boże, jeśli tylko w ogóle jesteś, to mówię, zabij go albo go zmień. Wiecie, ja w ogóle, to było wiele lat temu, to było kilkanaście lat temu, ale ja to pamiętam jak dzisiaj. Ja pamiętam te słowa jak dzisiaj, mówię, Boże, jeśli tylko w ogóle jesteś, zabij go albo go zmień. Pamiętam, że krótki czas upłynął, Artur do mnie dzwoni i właśnie mówi, że ja pamiętam też te słowa, mówię do niego, że niech będzie przeklęty dzień, w którym cię poznałam. I on do mnie powiedział, że wracam do domu, jesteś w ogóle zlana, połamana, w ogóle zabiję cię. I wydarzyło się tego dnia, że już nie wrócił do domu, został aresztowany. Taki miał krótki wyrok do odsiadki, 10 miesięcy. I wiecie co, ja wsadziłem go wtedy do więzienia. Ja pamiętam, że ja w ogóle bardzo się cieszyłam. To po prostu było, pamiętam, jak teściowa moja wróciła z pracy. Ja w ogóle mówię, że Artura zamknęli, że go nie ma, jeśli tak naprawdę to my żeśmy cieszyły się w domu. Oczywiście wiecie, no, więzienie nie jest niczym dobrym, tak? Ale kiedy masz do czynienia na co dzień z przestępcą, tak? Kiedy twoje życie jest zdepresjonowane, kiedy na twoje życie w ogóle nastaje, w ogóle wiecie, no, chcą cię zamordować, tak? To wiecie, ja w ogóle odpoczywam. Nie ma jego w domu, ja odpoczywam. Odpoczywa mama, odpoczywam ja, odpoczywam Wiktor. Mi głowa dochodzi do jakiegoś w ogóle, jakiejś takiej, wiecie, normalności. I pamiętam, że minęło, no nie wiem, to 3 czy 4 miesiące, napisał Artur list. Napisał list, że poznał Jezusa. Że poznał Jezusa i że on mnie prosił, żebym ja mu wszystko wybaczyła. I ja w ogóle, tak wiecie, przeczytałam ten list bez żadnych emocji, ponieważ nieraz widziałam Artura w więzieniu, nieraz mi obiecywał, że się zmieni, że będzie inaczej, że będziemy mieli inne życie. Także ta sytuacja absolutnie na mnie nie wywarła żadnego wrażenia. Aczkolwiek wiecie, zawsze było tak, że jeździłam na te widzenia, tak? Że nie było tak, że ja nie jeździłam. I pamiętam, że wzięłam wtedy naszego syna Wiktora i Artura brata i pojechałam na to widzenie. I ja to tak wspominam do dnia dzisiejszego, że jak weszłam na to widzenie, to ja zobaczyłam zupełnie nowego człowieka. Zawsze było tak, że jak odwiedzałam go w więzieniu, to zawsze chciało ode mnie jakąś paczkę, jakieś grypsy, żebym przewoziła. Wiecie, jak gdyby zawsze miał w ogóle setki takich innych spraw. A teraz było inaczej. A teraz był przez całe widzenie, to było godzinne widzenie, był skoncentrowany na mnie, był skoncentrowany na Wiktorze. Ja po prostu zobaczyłam innego człowieka. Aczkolwiek mnie to w ogóle nie przekonało, wiecie, jak gdyby. Ja zobaczyłam innego człowieka, ale nie przekonało mnie to. I wróciłam do domu, dalej uważałam, że odpoczywam i tak dalej. No i minęło te 10 miesięcy, bardzo w ogóle bałam się jego powrotu do domu. Cały czas pisał do mnie i do mamy listy. Cały czas w listach właśnie było to, że on jest nowym człowiekiem, że narodził się na nowo, że teraz będzie w ogóle zupełnie, wiecie, inne życie. Ja po prostu myślałam, że zwariował. Mi się w ogóle wydawało, wiecie, że jemu gdzieś siadło na banie, tak? Mówię, różne rzeczy w ogóle w życiu robił, a jeszcze tylko nie dotknął religii. W ogóle mówię, różne rzeczy w ogóle robił. Mówię, banki okradał, w ogóle mówię, wyłudzał pieniądze, mówię, człowieka zamordował, mówię, a teraz w ogóle jeszcze mówię, religię dotknął, mówię, Boże, co to teraz będzie? Mówię, zwariował, zgłupiał. Ja pamiętam, jak się z mamą w domu, ja mówię, co to teraz w ogóle będzie, wiecie? I te 10
miesięcy bardzo szybko minęły. No i przychodzi dzień, że Artur wraca do domu. I wiecie co? Ja pamiętam, że do dnia dzisiejszego to mówię, że tak naprawdę to, że ja oddałam Jezusowi swoje życie, zaważyło na to, na tej decyzji, zaważyło to, że Artur nigdy nie poszedł ze mną na żaden kompromis. Nigdy. Ja tego nie zapomnę, jak on wrócił do domu i pierwsze co, po prostu powiedział, że od dzisiejszego dnia w tym domu będzie Królestwo Boże. Wiecie, on w ogóle, tak naprawdę w ogóle nie zważał na to, że jestem ja, że jest mama. Tak on się w ogóle z nami nie liczył. W ogóle się z nami nie liczył. Wiecie, ja przypatrywałam się jego życiu. I tak naprawdę ja widziałam jego stare życie. Ja widziałam, z jakim zaangażowaniem ten człowiek poświęcił się grzechowi. Wiecie, bo tak naprawdę to ja jestem w stanie zaświadczyć o jego życiu, tak? Ponieważ ja widziałam w starym życiu, jak człowiek, z jaką człowiek desperacją, z jakim pragnieniem jego życie było po prostu poświęcone grzechowi. I nagle wraca do domu osoba, która twierdzi, że poznała Jezusa. Ja w ogóle mówię, ale jasna, wiecie, w ogóle ja nie wiedziałam w ogóle, do jakiej szufladki w moim życiu schować tą informację. Przede wszystkim pierwsza rzecz, to on do mnie mówi tak, nie będziemy razem spać. Dlaczego? Bo to jest grzech. Ja mówię, ale my mamy syna w ogóle. Mówię, żyjemy ze sobą w ogóle jak mąż i żona przez tyle lat, a ty raptem teraz do mnie, w ogóle ty teraz do mnie wyjeżdżasz z takim tekstem, że my spać ze sobą nie będziemy, dlatego że to jest grzech? Wiecie, to w ogóle było, to był dla mnie jakiś absurd. W ogóle w moim wnętrzu, ja nawet nie jestem tego w stanie wam opisać, co w ogóle się we mnie działo. My z mamą wielokrotnie wieczorami siadałyśmy i w ogóle krzykałyśmy sobie gdzieś tam do ucha. W ogóle walnęło mu na tle religijnym. Wiecie, ja słyszałam kiedyś, że dużo jest chorób psychicznych na tle religijnym. Mówię tak, ćpał, walił koks, w ogóle miał problemy homoseksualne, jakiś, mówię, szok. Mówię, na pewno w ogóle coś mu się stało z głową. Ale wiecie co? Jeśli ja widziałam starego człowieka, tak, który z taką pasją służył grzechowi i teraz widzę, że tak, on czyta Biblię, o wszystko się modli, jeździ w ogóle do kościoła, odbiera jakieś telefony i mówi, siostro, bracie, w ogóle, mówię, ale ja mówię, co ja mam w ogóle z tym wszystkim zrobić, wiecie, w ogóle mówię, gdzie ja mam to wsadzić? Cały czas mówi do mnie, musisz się narodzić na nowo. Jeśli nie narodzisz się na nowo, to w ogóle pójdziesz do piekła. Ja mówię, ja pójdę do piekła? To się ty zamordowałeś człowieka. Mówię, moje życie, mówię tak i zobacz, jak moje życie w ogóle wygląda. Mówię, przecież tak naprawdę to w ogóle mnie, to ja wyglądam tak. Ja wiem, ja miałam depresję, ja ważyłam 48 kilo. Mówię, trochę, a dużo jest to mówić, że ktoś jest wypasiony jak szczur w żelaznym sklepie. Ja ważyłam 48 kilo, paliłam dziennie dwie paczki papierosów i w ogóle moje drugie imię to był lęk. Ja się w ogóle bałam cienia swojego, ja się w ogóle wszystkiego bałam, wiecie. Wszystkiego się po prostu bałam. I tak po prostu sobie żyjemy. On oczywiście, i oczywiście bierzemy ślub. W tym wszystkim bierzemy ślub. Ja w ogóle, chyba w ogóle nie wiem, co się dzieje. Ale generalnie biorę za którym ten ślub. Nawet gdzie była taka sytuacja, że pojechałam z nim do kościoła. W ogóle pojedź ze mną do tego kościoła. I wiecie, ja, Artur wtedy on był w kościele zielonoświątkowym, i ja pojechałam z nim do tego kościoła i ja w ogóle atmosfera, która tam była, nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia. Żadnego. Ani człowiek, który tam usługiwał, ani ludzie. Natomiast ja się tam poczułam bezpiecznie. Ja w ogóle po raz pierwszy poczułam coś, czego nie czułam nigdy. Poczułam się w tym miejscu bardzo bezpiecznie. Ja zawsze byłam, wiecie, w towarzystwie kryminalistów, złodziei, bandytów. Zawsze gdzieś tam po prostu, wiecie, można kosą było w plecy dostać. A w tym miejscu ja się czuję po raz pierwszy bezpiecznie. Jest mi dobrze. Wiem w ogóle, że w ogóle wierzę w ogóle, że ci ludzie są prawdziwi. Jednocześnie nie wytrzymuję całego nabożeństwa, wychodzę gdzieś tam na korytarz i od razu też widzę różnicę między Arturem, a też w ogóle tymi, a większością gdzieś tych ludzi, tak? Pamiętam, to Artur nieraz to właśnie wspomina, że ja jako niewierząca, jak to nabożeństwo się skończyło, to ja powiedziałam właśnie do Artura, że ale nie wszyscy są tacy sami jak ty. Nie każdy jest taki zapalony, dlatego że przez cały czas trwania tego spotkania ludzie na zewnątrz stali 45 minut gadali na temat kamery. Wiecie, ja w ogóle, ja mówię, on jest jakiś taki w ogóle inny, wiecie, po prostu inny. No i
tak to nasze życie się toczy. Przez półtorej roku ja przyglądam się życiu Artura. I wiecie co? Mogę powiedzieć, że gdzieś zaczynają te słowa o Jezusie, tak? O tym, że ja mam się też na nowo narodzić. One gdzieś zaczynają we mnie pracować. Oczywiście ja do tego się w ogóle nie chcę, w ogóle do tego nie chcę się przyznać. W ogóle gdzieś budzi się we mnie jakaś taka, oddzielcie mu się, w ogóle on mnie zdradzał, chciał mnie zabić, w ogóle mówię, zdradził mnie ze wszystkim, co tylko na drzewo nie uciekało, w ogóle mu się oddzielcie, wiecie, w ogóle nigdy nie miałam wcześniej jakichś takich zajawek, mówię, pojadę na dyskotekę, tu prasuję sobie, wiecie, spodnie, a tu oczywiście w pokoju, modli się, ja te spodnie zakładam na tyłek, pękają mi w ogóle na tyłku, wiecie, w ogóle mówię, co ty robisz, w ogóle mówię, psujesz mi życie, mówię, daj mi żyć, mówię, weź sobie tego swojego Jezusa, mówię, a mi daj w ogóle żyć, wiecie, ja po prostu, ja w ogóle, ja wewnątrz siebie myślałam w ogóle, że zwariuję. Z jednej strony widzę, że on jest jakiś dziwnie spokojny. Wcześniej był raptowny, nerwowy. W ogóle nic w domu nie robił normalnie. Pamiętam kiedyś, jak z moim tatą skręcał meble, wiecie, jak meble się skręca, są takie te takie gwoździki, żeby można taka szpulka, żeby można było te meble poskręcać, a Artur skręcał wiertarką. Mój tata to potem do mnie mówi, ja nigdy takiego debila nie widziałem, mówi, w ogóle on jest nienormalny. Rozumiecie, w ogóle on, ja po prostu zwykły gwóźdź w ogóle, nie wiem, przybijał jakąś tam maszynkę do mielenia mięsa, rozumiecie, po prostu nienormalny gość. I nagle w ogóle ja widzę, że on jest jakiś spokojny. Wiecie, przyjeżdżają do niego ludzie, przyjeżdżają do niego koledzy, jak ci jacyś w ogóle jego starzy koledzy, tak? Zapraszają go w ogóle z powrotem do tego życia przestępstwa, tak? A on mówi w ogóle, że poznał Jezusa. Wiecie, to był dla mnie w ogóle jakiś taki absurd. Ja wie w ogóle, o co chodzi w ogóle? Wiecie, gdzieś wewnątrz mnie wstydzę się w ogóle za to. Jest mi w ogóle wstyd, w ogóle z jednej strony widzę, że gość w ogóle mówi prawdę, ponieważ to, co mówi, to on też tak żyje, ale ja w ogóle się tego wstydzę. Mnie jest w ogóle wstyd za niego, w ogóle mnie to, w ogóle jakoś czuję się, wiecie, w ogóle jestem w ogóle zgorszona. Po prostu w ogóle mówię, jakoś mnie gorszy w ogóle to jego życie, wiecie. Z drugiej strony w ogóle, pamiętam jak siedziałam w kuchni, paliłam papierosa, to była niedziela, mama chyba tam zaraz miała iść do kościoła. I Artur też się szykował do kościoła. I przychodzi w ogóle do kuchni i mówi do niej, do piekła pójdziesz. Ja mówię, za tego papierosa. Ja mówię do piekła, pamiętam, że mama wtedy mówi do niego, ty w ogóle nie masz pojęcia o miłości, zostaw ją w ogóle w spokoju. Artur na kolana, gromi diabła w ogóle, wiecie, mama do łazienki, zamyka się, płacze, Artur mówi, mamo, to nie do ciebie, to do diabła w ogóle. Rozumiecie, w ogóle w domu jest jakaś dziwna atmosfera, jakaś siekiera, w ogóle jakieś dwa życia, starcia w ogóle dwóch światów, rozumiecie, ja dzisiaj to umiem nazwać, Królestwo Boże w ogóle i świat. Rozumiecie? Ale w ogóle masakra. Wiktora zaczyna zabierać na szkółkę niedzielną. My z mamą tutaj, ja mówię, sekta w ogóle, mówię, dzieciak będzie nienormalny, nie wiadomo, co to w ogóle z tego wyjdzie. Wiecie, no w ogóle jest jazda niesamowita. Ja w tym wszystkim sprawiedliwy grzesznik. Ja w ogóle mówię, jak ja do piekła? Mówię, ja to w ogóle, wiecie, ja w ogóle myślałam, że ja i Jezus, to w ogóle mamy coś ze sobą wspólnego. Ja w ogóle wiedziałam, że jego zamordowali. Ja mówię, mnie też chcieli zabić. Ja jestem tak sprawiedliwa. Ja jestem tak dobra, że ja w ogóle znajdę swoje miejsce w niebie. Ten mi Biblię cytuje. W ogóle zbawienie jest z łaski, nie z uczynku. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ty też, rozumiesz, w ogóle mówi, twoja sprawiedliwość, tak? Jest jak splugawiona szata w ogóle. Rozumiesz, w ogóle nie pójdziesz do nieba, nie ma miejsca tam dla takich. Mówi, ale w piekle jest. W ogóle wiecie, jest mi w ogóle śmiało. W tym wszystkim podejrzewam go cały czas, że gdzieś on mnie zdradza. Pamiętam, jak czasami jego marynarki, jakieś tam wyciągam kartki, tu jakaś siostra Tereska, tu jakaś Beatka, co on tam z nimi robi. Wiecie, w ogóle mam taki meczek w głowie, nie dość, że mam depresję, boję się sama siebie, to jeszcze tutaj w ogóle on mi tu o tym Jezusie, ja w ogóle mówię, zwariowałam, w ogóle ja zgłupiałam. I tak to się chyba toczyło ze dwa lata. I wiecie, ja wtedy, kiedy Artur był przestępcą, ja miałam firmę. Prowadziłam taką firmę reklamową i nie zdążyłam tej firmy zamknąć. Ta firma została przez Artura również dotknięta. Na moją firmę zostało wziętych bardzo dużo ekskluzywnych samochodów, bardzo dużo pieniędzy. I wiecie, ja w ogóle tu nikogo nie mam do pretensji.
żebyście dobrze zrozumieli. Wiecie, bo w ogóle ja tak naprawdę, ja się w ogóle decydowałam na to, wiecie, ja tak naprawdę nigdy nie powiedziałam dosyć. I pięknego dnia o 6 rano do nas, to było w 2004 roku, pamiętam ten 93, do nas do domu przyjeżdża policja i mówią, że oczywiście przyjechali do mnie, ale przyjechali też do Artura. No Artur wtedy już wierzący człowiek, tak, ja nie wierząca. Policja gospodarcza. No i wiecie, zamykają mnie i zamykają Artura. Wiktor jest wtedy bardzo malutki. Ja w ogóle bardzo się boję, aczkolwiek w ogóle, wiecie, tak jak w Biblii jest napisane, w ogóle Boże, wyrywałeś mnie z domu zagłady. Ja w ogóle czułam wtedy, że ja się znalazłam w takim dole zagłady. W ogóle jest mi bardzo źle, myśli mi w ogóle uciekają, wiem, że wpadłem w jakąś jedną czarną w ogóle dziurę. Mówię, w ogóle jestem skuta kajdankami, w ogóle przedstawiają mi tutaj dokumenty, tutaj w ogóle policja gospodarcza, tu ekskluzywne samochody, tutaj w ogóle kupa pieniędzy. Ja mówię, nie wyjdę, ja w ogóle coś się wydarzyło, mówię, rozumiecie, w ogóle jest mi w ogóle bardzo źle i w ogóle czuję, że jestem w piekle. Jakkolwiek to piekło wygląda i jakkolwiek ja go wtedy pojmowałam, to w ogóle mówię, znalazłam się w piekle. Rozumiecie, w ogóle mówię, nie panuję w ogóle nad tą sytuacją. W domu w ogóle policja wszystko przewala, szuka jakichś tam papierów, wiecie, w ogóle ja tutaj skuta kajdanami i pamiętam wtedy Artura. Daj mi do ręki 10 zł. I mówi do mnie, nie bój się, wrócisz. I wiecie co, ja po prostu widziałam wtedy, że on się nie boi. On się nie boi, a ja się bałam po prostu strasznie. I obydwoje wtedy nas aresztowali, zdołaliśmy tylko poprosić policję, żeby cofnęli Artura mamę z pracy, dlatego że groziło Wiktorowi, że pójdzie albo do domu dziecka, albo najpierw na izbę policyjną. Nie stało się tak, dzięki Bogu, mama dojechała do domu. I wiecie co, kiedy jechałam z kuta kajdankami do prokuratury, wiedziałam, że jadę wtedy po prostu wyląduję w więzieniu. Gdzieś wewnątrz mnie zaczęły cały czas pracować te słowa, którymi Artur mnie przez cały czas karmił, tak? Że w ogóle Bóg jest żywy, że on w ogóle nie umarł, że jest żywy, że w ogóle ja też mogę się z nim pojednać. Tak? I wiecie, ja nie krzyczałam w tym samochodzie, ale krzyczałam cały mój wnętrze. Ono po prostu się darło. Ja mówię, Boże, jeśli tylko w ogóle jesteś żywy. Mnie nic więcej nie interesowało. Mnie nie interesowało, czy on w ogóle ma jakieś obfite życie dla mnie, bo ja w ogóle tego nie rozumiałam. Ja tylko po prostu powiedziałam, jeśli jesteś żywy, to ja nie mogę iść siedzieć do więzienia. I pamiętam, jak prowadzili mnie do tego prokuratora, dwóch takich policjantów, a tu siedział już, był po zeznaniach, siedział na ławce i ci policjanci do mnie jeszcze mówią właśnie, żeby wszystko, co wiem na jego temat, to żebym w ogóle powiedziała. A ja w ogóle nie wiem, rozumiecie, w ogóle mówię, jestem w tym wszystkim jakimś słupem i w ogóle nic nie wiem. Nawet gdybym chciała powiedzieć, bo się strasznie boję, to bym powiedziała, to i tak nie powiem, bo nic nie wiem. Moje wnętrze po prostu krzyczy, płacze, jest mi strasznie źle. Nie wiem, gdzie jest Wiktor, rozumiecie? Bo to w ogóle nie wiem, kto jest też przede wszystkim z Wiktorem. Wchodzę do tego prokuratora, on w ogóle, wiecie, patrzy na mnie, a ja w ogóle wchodzę pod zarzutem zorganizowania grupy przestępczej. Rozumiecie? Grupy przestępczej. W ogóle on tak na mnie spojrzał. Proszę usiąść. Ja usiadłam, wiecie, w ogóle mam zamknięte oczy, w ogóle czuję, że w ogóle spadam w jakąś dziurę w ogóle. W ogóle i ta dziura nie ma końca. I on mówi do mnie, że są dwa środki zapobiegawcze. Dozór policyjny i areszt tymczasowy. I mówi, stosuję wobec pani dozór policyjny. I wiecie, ja pamiętam, że strasznie się trzęsłam, że wyszłam z tej prokuratury, to była Warszawa. Miałam te 10 zł w ręku i nie bardzo wiedziałam, co mam w ogóle zrobić. W ogóle w jakim kierunku mam pójść. W ogóle nie wiem, co się w ogóle dzieje. Papierosa jeszcze miałam w kieszeni, wyciągnęłam tego papierosa, zaczęłam palić w ogóle. Wracam do domu, w ogóle wiem, że w ogóle mówię, o co chodzi z tym Bogiem. W ogóle wiedziałam, że w swoim wnętrzu zawołałam do niego, rozumiecie? Ja mu nie oddałam swojego życia, jeszcze raz powtarzam, bo ja nie miałam takiego pragnienia. Mnie to w ogóle nie interesowało. Ale wiedziałam, że w ogóle coś ponadnaturalnego się wydarzyło. Normalnie nie, w ogóle po ludzku nie ma opcji, żeby mnie nie zamknęli do więzienia. Rozumiecie?
Jadę w ogóle w pociągu, strasznie płaczę, w ogóle wszyscy się na mnie patrzą. Podchodzi do mnie jakiś tam facet, czy ja w ogóle mogę pani pomóc? Ja w ogóle nie, w ogóle mi się nic mnie nie obchodzi, strasznie płaczę. Wróciłam do Nasielska, pierwsze kroki, jakie pokierowałam, to pokierowałam do mojego taty, bo ja w ogóle nie wiedziałam, co w ogóle ze sobą zrobić. Tata mówi, oczywiście już wiedział, co się wydarzyło, mieszkamy w małym mieście, gdzie tak naprawdę, wiecie, całe miasto by wyniło, że nas zamknęli do więzienia. Zamknęli do więzienia Artura, jednego mojego szwagra, drugiego mojego szwagra, potem w konsekwencji, czy zamknęli do więzienia mojego taty. I wiecie co, ja wracam do tego domu. W domu jest mama Artura, moja teściowa, w domu jest Wiktor i wiecie, no wiem, że Artur nie wrócił, wiem, że wtedy rozumiem też, że w tej prokuraturze tak naprawdę bierze wszystko na siebie. Jak gdyby wszystko to, wiecie, co się wydarzyło, wziął to na siebie. I zostaje mi w domu po nim Biblia. Po prostu wiecie, i w ogóle i gdzieś w tym moim wnętrzu ja w ogóle wiem, że po prostu ten Bóg chyba coś w ogóle dla mnie zrobił. Mówię, wydarzył się jakiś cud. Nie siedzę w więzieniu. Ale jazda. 3 razy w tygodniu mam podpisywać dozór policyjny. W piątek, w sobotę i w niedzielę. I nie mogę opuścić kraju. Ale wiecie, w ogóle cieszę się z tego. Nie siedzę w więzieniu, tylko dozór policyjny podpisuję. Mówię, ale dobrze, w ogóle rozumiecie. Ale w ogóle gdzieś, wiecie, zaczyna się do mnie odzywać człowiek z Kościoła Zielonoświątkowego. Zaprasza mnie do kościoła. Ja mówię, ale kocioł, o co chodzi? Co z tym Bogiem w ogóle? Jak to ugryźć, rozumiecie? Zaczynam czytać tą Biblię. W ogóle mówię, Boże. I w ogóle, wiecie, zaczynają mi się też przypominać rzeczy, które Artur do mnie mówi. Zobaczcie, co to w ogóle znaczy, że my siejemy słowo do ludzi? Wiecie, często jest tak, że siejemy słowo i my myślimy, że to słowo nie wykonuje żadnej pracy. Wykonuje! W ogóle słowo zasiane, ono wykonuje swoją pracę. I to słowo zaczyna we mnie pracować. Czytam tą Biblię, mówię, w ogóle gadam sama do siebie. Mówię, ja się czuję. Czuję się sprawiedliwa. Mówię, Boże, o co chodzi w ogóle z Tobą? W ogóle mówię, Artur, wiem, że Bóg utował z jakichś grzechów, ale mówię, on te grzechy miał, a ja nie mam. Ja jestem, posłuchajcie, ja się czułam tak sprawiedliwa. Ja po prostu myślałam, że ja żywcem do, wiecie, do nieba. W ogóle mówię, krzyż pański jakiś przeszłam na tej ziemi, wiecie. Zaczynam czytać tą Biblię i po prostu przypominają mi się słowa, jak Artur w ogóle modlił się, że Duch Święty cię przekona o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Więc ja w ogóle któregoś pięknego dnia, sama w tym domu, w tym pokoju, klękam na kolana i w ogóle mówię, przekonaj mnie o grzechu. W ogóle przekonaj mnie o grzechu, przekonaj mnie o sprawiedliwości i przekonaj mnie o sądzie. I zaczynam czytać Biblię. I czytam tą Biblię. I czytam, że jeśli mężczyzna spojrzy porządliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I wiecie co? Spadły na mnie takie ciężary. Ja się poczułam jak morderca, jak cudzołożnica, jak najgorszy oszust. Rozumiecie? Zrozumiałam wtedy, że ja w moim sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy. Ja ich nigdy nie popełniłam fizycznie, bo byłam tchórzem. Nie popełniłam ich fizycznie, bo byłam tchórzem. Ale w moim sercu byłam złodziejem, byłam cudzołożnicą. Rozumiecie? W ogóle zrozumiałam wtedy, że w ogóle w tym stanie idę do piekła. I wiecie, ja sama w pokoju, nikt mnie nie prowadził w żadnej modlitwie grzesznika. Ja sama w moim pokoju mówię, Boże, w ogóle przepraszam Cię za wszystkie grzechy. W ogóle przepraszam Cię za wszystko, co zrobiłam. Przepraszam Cię, że żyłam bez Ciebie. I wiecie, ja w ogóle sama, tak jak umiałam, powiedziałam, w ogóle przyjmuję Cię jako osobistego Pana i Zbawiciela. Niech Twoja krew obmyje mnie. I wiecie, ja byłam w starym życiu bardzo wylęknionym człowiekiem. Miałam depresję i bardzo się bałam. I kiedy przyjęłam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, natychmiast ode mnie odszedł. Natychmiast. Moje życie fizyczne na zewnątrz, ono się nie zmieniło. Ponieważ właśnie 2 tygodnie po tym wydarzeniu zamknęli do więzienia mojego taty. Na skutek działalności Artura. Rozumiecie? Cała rodzina przeciwko mnie. W ogóle w całej fizyczności zrobiło się takie zamieszanie i taki meksyk, ale w moim wnętrzu, gdzie to potrafię nazwać, zapanował szał.
W ogóle wiedziałam, że w ogóle odszedł z mojego życia lęk. Odeszła z mojego życia depresja. Ja dzisiaj często śmieję się, w ogóle ludzie mówią, bo ja tam mam depresję. Ja mówię, w ogóle oddaj życie Jezusowi. W ogóle oddaj mu panowanie. Ja nie mówię, żeby wyznać Jezusa, tak? I tak naprawdę dalej nic z tym nie zrobić. Ale w ogóle oddaj mu panowanie, oddaj mu tron. Wiecie, ja w ogóle oddałam mu tron. Oddałam Jezusowi panowanie w moim życiu. Wpuściłam go, tak? I powiedziałam w ogóle, Pan w moim życiu. I wiecie, ja przez 2 lata i 3 miesiące w ogóle się nie mogłam za tobą widzieć, dlatego że byłam współoskarżona do sprawy. Nie mogłam nawet do niego jeździć na widzenia. Pamiętam jak, wiecie, bo to jest coś takiego, że wiesz, on jest nawrócony, ja w trakcie jego odsiadki rodzę się na nowo, tak? W ogóle wie, jak teraz będzie wyglądało nasze życie, tak? W ogóle na nowo będziemy się w ogóle, wiecie, poznawali. Ja po prostu zakochałam się w Jezusie. Ja się zakochałam w Jezusie. Ja, wiecie, jak gdyby ja wszystkie rzeczy, wszystkie przełomy w moim życiu mam na skutek moich decyzji. Ja po prostu dowiadywałam się o tym Bogu, tak? Ja z Pisma Świętego czytałam, jaki Jezus jest, tak? I ja tak naprawdę podejmowałam cały czas decyzje w moim życiu. Tak jak wspominałam, 2 lata i 3 miesiące w ogóle nie widziałam się, w ogóle nie widziałam się za tyłem. Pamiętam, że jeździłam wtedy 60 km 2 razy w tygodniu. Na grupę domową do Warszawy i na niedzielne nabożeństwo. I trafiłam też na taką grupę domową, gdzie byli, wiecie, ja to dzisiaj tak mówię, pasjonaci. Nie ludzie, którzy byli jakimiś tam ławkowiczami, tak? Tylko pasjonaci. I pamiętam, że jak pierwszy raz weszłam na tą grupę, taki człowiek, który tam wszyscy mi mówili, że jest liderem, wręczył mi taką karteczkę zalaminowaną do ręki i powiedział tak. I tam była napisana cała wymiana krzyżowa. I powiedział do mnie tak, jeśli weźmiesz to do swojego życia i wprowadzisz w ogóle w praktykę, tak? To będziesz miała sukces. To po prostu będziesz miała sukces. I wiecie, ja mam dzisiaj sukces w moim życiu. Ten sam człowiek, który chciał mnie zamordować, dzisiaj jest moim mężem. Razem prowadzimy Kościół. Rozumiecie? To spowodowało w ogóle, to w ogóle spowodował Jezus w moim życiu. Ja nie przeszłam żadnej ludzkiej terapii. Ja nie byłam na żadnej terapii. Mnie w ogóle nie wyleczył żaden człowiek, tak? Moja psychika, moja dusza została odbudowana, tak? I na w ogóle jestem nowym człowiekiem. I to wszystko uczynił Jezus. Często się śmieję w ogóle, mówię, ktoś tam przychodzi, zresztą ostatni raz, jak byliśmy w takim pewnym kościele przed człowiekiem, w ogóle mówi, nic mi w życiu nie idzie, a ja właśnie jeszcze miałam tą w Biblii karteczkę z tą wymianą krzyżową. Ja w ogóle mówię i w ogóle wiem, że człowiek jest, mówię, teoretyk. Rozumiecie? Mówię tak dlatego, że w sposób praktyczny podchodzę do chrześcijaństwa. Jezus nie jest dla mnie jakimś kolesiem, tak? Jezus, w ogóle Jezus jest dla mnie Bogiem. On uratował moje życie. Dzięki Niemu w ogóle, rozumiecie, nie boję się. Dzięki Niemu nie mam depresji. Dzięki Niemu wybaczyłam Arturowi, tak? I dzisiaj mogę to powiedzieć, że ten sam człowiek, który chciał mnie zamordować, dzisiaj jest moim mężem. Rozumiecie? To jest w ogóle fenomen. To jest fenomen w ogóle Bożej miłości, tak? W ogóle ja to często mówię do ludzi, Bóg posłał nam Jezusa. Bóg po prostu posłał Jezusa, tak? Jako rozwiązanie wszystkich naszych problemów. W ogóle Bóg nie patrzy z perspektywy w ogóle problemów, jakiekolwiek, z jakimikolwiek my się dzisiaj borykamy, czy mówimy, tak? Dlatego, że w ogóle Bóg w odpowiedzi na problem i na grzech, i na chorobę, i w ogóle na każde przekleństwo, posłał w ogóle Jezusa. W ogóle Bóg posłał Jezusa. W ogóle dałem wam mojego Syna. Dałem wam mojego Syna. Wiecie, ja mam doświadczenie krzyża. Ja w ogóle mówię, Boże, dziękuję Ci. Uratowałeś moje życie. Ja w ogóle, wiecie, my tak naprawdę, ja tam nie żyłam. Ja po prostu bym nie żyła. Ja po prostu bym nie żyła. Jestem Bogu wdzięczna za to, że usłyszałam słowa Ewangelii, tak? Że przyjęłam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. I od momentu, kiedy przyjęłam Jego do swojego życia, tak? Moje życie się zmieniło. Moje życie się zmieniło. I to często Artur, jak gdzieś tam na przykład jesteśmy w szkole, mówi, że nie jest zresocjalizowanym człowiekiem, jest nowym człowiekiem. I ja też jestem nowym człowiekiem. Jestem nowym człowiekiem. I chciałabym wam w ogóle tą informację zostawić, że tak naprawdę wiecie, pomoc jest w Jezusie. Cokolwiek w naszym życiu nie idzie, tak? Cokolwiek w ogóle nie idzie, to nie idzie dlatego, tak? Że w ogóle źle decydujemy, tak? Że słyszymy jakieś prawdy, ale postanawiamy dalej
żyć jak starzy ludzie. Ja w ogóle, wiecie, mówię takie proste informacje, w ogóle Bóg mówi. Ja pamiętam, jak, wiecie, jak brałam się na przykład za moją duszę, tak? W ogóle pamiętam, jak Artur wyszedł z więzienia, ja mówię, jak brałam się na przykład za element przebaczenia. W ogóle mówię, jestem mega prostym człowiekiem. Prosto przyjąłem Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. I w ogóle też, wiecie, chcę Go prosto słuchać. Chcę proste rzeczy od Niego przyjmować. I pamiętam, jak w ogóle mówię, Boże, a w ogóle jak ja mam Arturowi przebaczyć? W ogóle o co chodzi? Jak ja mam mu wybaczyć? W ogóle co ja mam zrobić ze swoją głową? Co ja mam z duszą swoją zrobić? Rozumiecie? Ja w ogóle wiem, że te rzeczy, które się wydarzyły, to one się wydarzyły wewnątrz mnie, w moim duchu. Wiem, że tam jest pełnia Boża, ale w ogóle często w różnych sytuacjach moja dusza drży, moje emocje gdzieś jeszcze szaleją. Mówię, jak ja mam w ogóle Jemu przebaczyć? I prosta w ogóle informacja. W ogóle Bóg mówi do nas tak, abyśmy byli w stanie Go zrozumieć. Bóg nie mówi do nas w ogóle, wiecie, jakby jak ja nie znam hebrajskiego, to Bóg do mnie po hebrajsku nie mówi. Nie znam angielskiego, Bóg do mnie nie mówi po angielsku. Kiedy na początku mojego życia z Bogiem, tak, w ogóle jakąś jedyną modlitwą, którą ja znam, to jest w ogóle modlitwa pańska, więc On do mnie mówi z tej modlitwy. Modlisz się. Ojcze nasz, przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom. I w ogóle Bóg do mnie rzuca proste hasło, tak abyś ja była w stanie to zrozumieć. Przebacz swojemu winowajcy. Wiesz, ja w ogóle nie mam. Wiem, że to jest Bóg, bo w ogóle Go rozpoznaję, rozumiecie? Wiem, że to jest On. To On do mnie mówi, przebacz swojemu winowajcy. Ja mówię, w ogóle, a co z moimi emocjami? W ogóle mówię, co to będzie? Ty podejmij decyzję. Ty podejmij decyzję, a ja uleczę twoje emocje. Ty podejmij decyzję, a ja uleczę twoje emocje. To, co ty rozpoczniesz w wierze, ja dokończę w mocy. Zaufaj mi. W ogóle zaufaj mi. Nie bój się. Rozumiecie? Ja naprawdę, wiecie, w ogóle, czemu w ogóle o tym mówię? Dlatego, że ludzie próbują szukać metod, jak wyjść z różnych sytuacji. Jak wyjść z depresji, jak się nie bać. Ja nie mówię, że nie przychodzi do mnie lęk. Do mnie lęk przychodzi, ale ja już wiem, jak mam go pokonywać. Ja w ogóle zrozumiałam, że Bóg mnie z tego świata nie zabrał. Rozumiecie? On mnie nie zabrał, On mnie zbawił. Ja jestem odrodzona z Bożego Ducha, ale On mnie nie zabrał z tego świata. Więc ja w ogóle wiem, że tak jak decydowałam w starym życiu, tak teraz tutaj, w nowym życiu, też muszę decydować. Bo jak nie będę decydowała, to w ogóle, no wiecie, to będę miała tak, jak będę miała. I będę mówiła, o, bo Pan tak chce, bo taka jest wola Pana. Nie! Jezus powiedział, że w ogóle przyszedł po to, aby Jego owce tak miały życie w obfitości. W ogóle wiecie, obfitość jest w naszych rękach. To nie jest tak, że obfitość jest po prostu w naszych rękach. To ja decyduję, czy będę żyła życiem obfitym, to ja decyduję, czy będę żyła w depresji, to ja decyduję, czy będę się bała, to ja decyduję, jakie życie będę prowadziła. Rozumiecie? Ludzie to by tak chcieli w ogóle, ja mówię, ludzie, jest edukacja. W chrześcijaństwie w ogóle jest edukacja. To nie jest tak, że przyjmujemy Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. I to jest jedyna Boża moc, która nas uderza w życiu. Absolutnie. Absolutnie. My mamy się edukować. My mamy się edukować. Wiecie, ja się edukuję. Ja się edukuję. Ja dzisiaj mówię, póki będę opowiadała swoje świadectwo, to zawsze będzie mi się przypominało, jaka byłam. Ale często jak opowiadam, to ludzie mówią, ja nie wierzę, że ty taka byłaś. Ja mówię, ja byłam jak starym. Ja się bałam wszystkiego. Rozumiecie? Bałam się, ja w ogóle bałam się siebie. Ja się bałam swoich uczuć. Bałam się swoich emocji. Bałam się wszystkiego. Miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości. Rozumiecie? Ale przez lata przyjmowania, tak? Bożej mądrości, tak? I Bożego Słowa do mojego życia, mam dzisiaj tak, jak mam. Nie boję się. I nie wstydzę się. Rozumiecie? Nie interesuje mnie opinia drugiego człowieka. Jestem kobietą w służbie. Rozumiecie? Jestem oddzielną jednostką bojową. My jesteśmy małżeństwem. Ja często mówię, my żyjemy dlatego, że Artur poznał Jezusa i ja poznałam Jezusa. Żyjemy razem, tak? Ale w ogóle nie mamy wobec siebie jakichś oczekiwań. Rozumiecie? W ogóle ja, jak kiedyś pamiętam, powiedziałam, że my żyjemy dlatego, że ja kocham Jezusa bardziej niż Artura. Rozumiecie? Gdybym tak naprawdę nie kochała Jezusa bardziej niż Artura, nie byłoby opcji, abyśmy razem w ogóle żyli.
Rozumiecie? Ponieważ ja bym cały czas szukała swego. Cały czas. Kocham Jezusa bardziej niż Artura. Ustanowiłam Go autentycznie Panem mojego życia. Kiedy przychodzi do mnie, kiedy przychodzą do mnie myśli starego człowieka, tak? To ja nad nimi panuję. Ja w Chrystusie Jezusie panuję nad starym człowiekiem. Tak? Ja w ogóle uwierzyłam w to, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tak? Ale to nie jest tak, że wiecie, ja żyję jak chcę i mówię, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tylko ja w ogóle wzięłam swoją duszę na warsztat. Ja wzięłam mój umysł na warsztat. Mnie w ogóle nie interesuje religia, bo religia mnie nie uratowała. Uratował mnie żywy Bóg. Uratował mnie żywy Jezus. Ja w ogóle wiem, że wiecie, w ogóle jest opresja na życie. Nie ma opresji na religię. Ja to mówię, diabłu w ogóle nie przeszkadza, żeby ludzie żyli religijnym życiem. Diabłu nie przeszkadza w ogóle, żeby gdzieś w jakimś mieście były religijne jakieś spotkania. Wiecie, w ogóle diabeł opresjonuje tylko życie. Tylko życie jest opresjonowane. Dlatego jest taki atak na to, żeby nie być prawdziwym. Wiecie, bo na przykład pastorowi, bo liderowi, to nie wypada pewnych rzeczy powiedzieć w kościele. My z Arturem mamy taką zasadę, tak? Że tak naprawdę pierzemy nasze życie tylko i wyłącznie w kościele. Tak? Nas nie sądzi świat, tak? I my się przed światem nie spowiadamy. My tak naprawdę, tak? W ogóle my w kościele te rzeczy robimy. My te rzeczy robimy w kościele. I wiecie co w ogóle? I wskutek tego pociągamy ludzi. Pociągamy ludzi. Z nami są ludzie, którzy tak naprawdę nas kochają. Kochają, w ogóle zrobiliśmy użytek ze swojego życia. W ogóle Jezus wyswobodził nasze życie, tak? Ja mam w ogóle doświadczenie tego, że Jezus wyswobodził moje życie. Ja często, wiecie, ja mówię do ludzi, wiesz, ja jestem, ktoś mówi, ja tam do kościoła nie idę, wie? A ja jestem kościołem. Ja jestem kościołem. Ja mam taką świadomość tego, że w ogóle ja zostałam wywołana z ciemności. Ja mam doświadczenie osobistego spotkania z Jezusem. Dlatego moje życie tak wygląda. Śpiewam często, że ja tak mam, bo Jezusa znam. Jeśli Ty tak też chcesz mieć, to przyjdź do tego Jezusa. To przyjdź do tego Jezusa. Wiecie, doświadczyłam żywego Boga. Jeszcze raz mówię, nikt, żaden człowiek mi nie pomógł. Pomógł mi tylko i wyłącznie Bóg. Pamiętam, jak zapytałam też Boga na początku mojego życia i mówię, jak mam w ogóle ufać Arturowi? I wiecie, co Bóg do mnie powiedział? Ty masz mu w ogóle nie ufać. Masz ufać tylko mi. I wiecie, dla kogoś to może być jakiś religijny slogan. A dla mnie było to, a dla mnie to w ogóle było życie. Rozumiecie? I ja to w ogóle dzisiaj wiem, że tak naprawdę ufając Bogu, tak? Kiedy ja pozwoliłam głęboko sięgnąć Jezusowi do mojego serca, tak? To cokolwiek zrobi dzisiaj Artur, to mnie to po prostu nie dotyka. To mnie to nie boli. Rozumiecie? Bo ja mam osobistą społeczność z Jezusem. Rozumiecie? I w ogóle i dla mnie to jest życie, tak? Dla mnie to jest właśnie, w ogóle jemu masz w ogóle nie ufać. To jest człowiek. Człowiek upada. Na człowieku możesz się zawieść. Tak? Do człowieka będziesz miała pretensje. W ogóle patrz na mnie. W ogóle patrz na mnie. To jest możliwe wtedy, kiedy mamy osobistą relację z Bogiem. Przyjaciele, jesteśmy też tutaj po to, abyśmy mogli się też o was modlić. Jeśli macie jakiekolwiek problemy, czy macie problemy z chorobą, tak? Czy z rzeczami, z którymi sobie nie radzicie, tak? Możemy się o was modlić, możemy się modlić o przełomy w waszym życiu. Aczkolwiek wiecie, gdyby ja jestem w ogóle fanką przełomów, tak? Tylko ja mówię, przełom swój trzeba utrzymać. To nie ma tak, że wiecie, ktoś położy na mnie ręce, powie przełom jest przełom. W ogóle my musimy decydować, że jesteśmy ludźmi przełomu. My w ogóle musimy decydować, tak? Że jeśli powiedzmy dzisiaj się o coś modlimy, tak? Przychodzi do ciebie jakaś prawda Boża, to ty tak naprawdę decydujesz, tak? Dalej współpracować z tą prawdą. Ja decyduję dalej współpracować z tą prawdą. Wiecie, Bóg nigdy mnie nie zabił. Cokolwiek nie idzie w moim życiu, dzisiaj wiem, że jest to tylko i wyłącznie wina moja. Nie dorabiam do tego żadnej teologii. Ponieważ wiem, że Bóg jest tylko dobry, a diabeł jest tylko zły. I jeśli cokolwiek w moim życiu nie przejdzie, to ja nie bombarduję nieba, tak? I nie pytam, czemu się tam coś nie dzieje. Tylko ja w ogóle na kolana, tak? I ja rozdzielam tak naprawdę moje serce, a nie tylko moją szatę. I w ogóle mówię, Boże, co jest nie tak we mnie?
Jakie w ogóle są jeszcze blokady we mnie, że ja nie jestem w stanie odebrać w ogóle pewnych rzeczy od Ciebie. Rozumiecie? Bo tak naprawdę to w ogóle my musimy to zrozumieć, że wiecie w ogóle, Bóg posłał Jezusa, tak? A jeśli my czegoś nie doświadczamy, jeśli my nie bierzemy pewnych przełomów, to tylko i wyłącznie dlatego, że problemy są w nas. One po prostu są w nas. One, to wiecie, w ogóle nie ma tak, że ludzie dorabiają teologię. Być może Bóg tak chce, Bóg w ogóle tak nie chce. Bóg w ogóle ma dobry plan, On Ci posłał, w ogóle dał Ci Jezusa. To jest w ogóle skończone dzieło, skończone w ogóle, skończone dobro, tak? Ale problemy po prostu, problemy są w nas. Jeśli chcecie się o coś modlić, chcecie rozmawiać, jesteśmy w ogóle tutaj dla Was. Jesteśmy dla Was, żeby się z Wami modlić, czy chcecie rozmawiać, tak? Z mojej strony to wszystko. Ale jeśli chcecie się modlić, to my jesteśmy i możemy się z Wami.